A naszym gościem jest Sebastian Bochuszewicz, prawnik Urzędu Miasta Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Panie mecenasie, czy łódź nie porywa się trochę z motyką na słońce? Walcząc z dopalaczami, to jest skuteczna praca? E, praca jak najbardziej jest skuteczna. Widać efekty tutaj przede wszystkim. E, trzeba podziękować pozostałym członkom zespołu, zwłaszcza panu mecenasowi Stasiakowi. Zniknęły e, z punkty stacjonarne w handlu dopalaczami w mieście Łodzi. Ten handel się już zmienił. To czy znaczy, przynajmniej Urząd Miasta nie ma takich informacji, że te punkty stacjonarne. E, na są... Jesteśmy we współpracy z policją, ze Strażą Miejską, z prokuraturą, z Sanepidem. Nie mamy informacji, żeby te punkty stacjonarne były tworzone, nawet jeżeli się one tworzą, to tutaj cała paleta działań powoduje, że one dosyć szybko są likwidowane. Ale to na pewno nie remonty chodników spowodowało, bo taki był pierwszy, przecież takie było pierwsze narzędzie walki z dopalaczami. remont chodnika e, i, wtedy, i wtedy blokada wejścia do takich sklepów. Najskuteczniejsze tutaj okazały się pozwy o tak zwane misje e, kierowane przeciwko. Tym, którzy wynajmują e, handlarzom dopalaczami swoje pomieszczenia e, i one odniosły największy skutek. To był, to był jednak chyba moment taki przełomowy, gdzie ten handel stacjonarny zaczął zanikać i w tym momencie w Łodzi nie ma żadnego punktu stacjonarnego handlu dopalaczami. A ile takich spraw trafiło do sądów w konsekwencji? E, nie mam tutaj dokładnych danych, ale to jest kilka spraw, z czego większość zakończyła się ugodową. Czyli sąd przyznał, y, sąd przyznał rację? Y nie, generalnie większość właścicieli się po prostu wycofała z wynajmowania, także po, po zakończała te umowy, pozrywała, także wystarczyła już w większości wypadków sama groźba, że miasto zapowiedziało, że ten poseł po prostu skieruje. Czyli to jest typowa metoda kija, po prostu ostrzegamy właścicieli, żeby nie wynajmować lokali pod e, taką działalność, bo inaczej może to skończyć się milionowymi odszkodowaniami. Może nie tyle ostrzegamy, co po prostu przekonujemy, że ich działalność tam prowadzona w tych lokalach jest po prostu uciążliwa dla innych mieszkańców. tak? No, trzeba pamiętać, że osoby pod opalaczek bywają agresywne, e, e, bezpieczeństwo okolicy znacząco się wtedy pogarsza, więc e, no i miasto i zarówno mieszkańcy, tak, bo mieszkańcy też są uprawnieni do takich reakcji e, mogą skorzystać po prostu z palety środków, które miasto przygotowało. No właśnie na czym polega ta imisja? O co w tym chodzi? To znaczy, e, dlaczego właściciel ma być odpowiedzialny za to, co dzieje się w sklepie, e, który jest tylko od niego wynajmowany? Generalnie przyjmuje się, że właściciel nieruchomości odpowiada za to, jeżeli nieruchomość oddziaływuje na nieruchomości sąsiednie. Czyli na przykład tutaj ta konstrukcja była przede wszystkim wybrana, kiedy chodziło o jakieś płyny, gazy, zapachy na przykład. E, i tutaj akurat y, pan mecenas Stasia kreatywnie to zastosował do, w, y, do właśnie do handlu do palaczami. Handel do prowadzenie tego punktu oddziaływuje w niekorzystny sposób na sąsiednie nieruchomości. Tak, dla Czyli obniża na buchali. przykład ich wartość. Obniża ich wartość, obniża bezpieczeństwo, y, powoduje, że te nieruchomości są na przykład zanieczyszczane, tak, bo tam ludzie oddawali moc inne rzeczy. Więc y, no, generalnie po prostu zastosowano skutecznie znaną konstrukcję, tak? W taki w nowy kreatywny sposób. No tak, i to jest tylko tak, że tak można powiedzieć, łatwo, bo przecież problem z handlu dopalaczami przynosi się do sieci, i to jest chyba najpoważniejszy problem. Myślę, że mimo braku sklepów z dopalaczami w Łodzi, widuje się na ulicach i ludzi po dopalaczach, którzy zażywają dopalacze. zresztą pewnie lekarze pewnie by potwierdzili, że do szpitali też trafiają osoby zatrute. Niestety tak zjawisko ewoluuje. Po prostu przeniosło się na handel dealerski, prowadzony przez dealerów. Z samochodu, z innych punktów, natomiast z prywatnych mieszkań czasami, natomiast tak, zjawisko ewoluuje. Znikły te stacjonarne punkty, znikły te, te sklepy w internecie w większości, natomiast no, po prostu handel się stał dealerski. W związku z tym jakby idziemy krok dalej, sięgam, proponujemy nowe narzędzia. No właśnie ustawa, zapowiadana była ustawa, którą Urząd Miasta przygotowuje. Na czym ona ma polegać? Jak, jak, jak te przepisy mają się zmienić, żeby zakazać handlu do Palaczami? Najprościej mówiąc odchodzi od kar administracyjnych proponujemy jedno proste rozwiązanie, zgodnie z sugestią Policji i Prokuratury. Dopalacze będą karane tak jak narkotyki. To znaczy będą po prostu nielegalne? Będą po prostu nielegalne. No ale w jaki sposób? Do, do tej pory jest tak, że jest lista substancji zakazanych i w momencie, kiedy taki producent dopalaczy wprowadza na rynek nową substancję, to trzeba przebarać tę substancję i znowu wprowadzić ją na listę substancji zakazanych. Z, za sugestią tutaj Wydziału Narkotykowego Policji zmieniliśmy troszeczkę definicję i opracowaliśmy te przepisy, na nowo, także one nie odchodzimy już od konstrukcji załącznika, tak? Czyli każda substancja, która nie jest dopuszczona jakby do, do obrotu, a będzie powodowała zagrożenie, i będzie substancją psychoaktywną, czyli będzie, mówiąc, po prostu dopalaczem. Będzie, będzie objęta tymi przepisami i osoby, które wprowadzają ją do obrotu, czy nawet posiadają, będzie można je ścigać. Czyli co, powstanie druga lista takich substancji, które są po prostu niebezpieczne? Nawet legalne? nie będzie listy po prostu, to definicja jest tak ujęta, żeby ukrócić ten mechanizm e, modyfikacji poszczególnych składników, dlatego, że szczerze mówiąc, każdy zdolny chemik jest w stanie w przeciągu dnia, dwóch, czy nawet godzin e, e, zmienić jedną molekułę w, e, w, w cząsteczce. I już to jest inna to już jest substancja. No inna substancja, dlatego konstrukcja załącznika absolutnie nie wchodziła w rachubę, dlatego że ona byłaby nieskuteczna. Po prostu wiecznie bylibyśmy o krok za tymi, którzy handlują dopalaczami. Trzeba było sięgnąć po nowe rozwiązanie, czyli opracować troszeczkę inną konstrukcję przepisów. A dlaczego to miejsce prawnicy biorą się za takie rozwiązania? Bo trochę nie rozumiem. Ja rozumiem, że miastu przeszkadza stacjonarny handel dopalaczami, to wpływa na obniżenie i wartości nieruchomości, wpływa na wizerunek miasta i tutaj łódź sukcesy, odnosi sukcesy, natomiast chyba pisanie ustaw to nie jest domena samorządu, to jest nie domena jest to posłów, dom... ministerstw, rządu. Nie jest to domena faktycznie samorządu, natomiast otrzymaliśmy sygnał z Ministerstwa Sprawiedliwości, że na razie prace nad takową ustawą nie są prowadzone, które by to nowelizowały. W związku z tym yy, i otrzymaliśmy sygnał, że jeżeli taka propozycja padnie, to ministerstwo oczywiście się nią zainteresuje. W związku z tym jakby na, na to odpowiedzieliśmy i przygotowaliśmy własny projekt. Oczywiście jest to punkt wyjścia do dyskusji, ale mam nadzieję, że większość z jego rozwiązań zostanie przyjęta przez posłów i senatorów. Czyli co, niedługo, niedługo do ministerstwa? Do ministerstwa eee, będzie wysłana ta ustawa? Znaczy, o szczegółach, w jaki sposób ta ustawa zostanie skierowana, to opowie dzisiaj pani prezydent na konferencji o 11. .00. Natomiast no, da, nie ukrywam, że dalej piłeczkę będziemy przekazywali, mówiąc wprost, do Warszawy. Czy w takim razie, kiedy ewentualnie ta ustawa, te przepisy by weszły, problem dopalaczy zniknie? Bo wyobrażam sobie, że dalej dilerzy będą handlować tak, jak i dalej pewnie handlują narkotykami. Przecież problem narkotyków nie znikną tylko dlatego, że są nielegalne. Na pewno problem w całości nie zniknie, natomiast zostanie znacznie ograniczony. Policja ma doskonałe dane w zakresie tego, kto, gdzie i jak handluje, tylko niestety nie może z tym nic zrobić, bo to nie jest działalność no to, to, to jest najbardziej przerażające. Wszyscy wiedzą pewnie, gdzie można gdzie, i dostać jak dopalacze, tak jak można je zdobyć, w jaki sposób je pewnie zażywać e, także i mimo wszystko nikt z tym nie jest w stanie nic zrobić. To jest Dlatego odpowiedzią są

propozycja nowych przepisów, żeby to po prostu pozmieniać i wprowadzić tutaj nowe definicje i zacząć ścigać do po prostu tak jak narkotyki. Policja mając takie narzędzia będzie w stanie temu handlowi przeciwdziałać, tak? We współpracy oczywiście z prokuraturą. Urząd miasta ma jeszcze jakieś pomysły w zanadrzu na, na, na handlarzy do palaczy, bo jak się domyślam ustawa nie wejdzie od razu w życie. Ustawa pewnie będzie procedowana, jeżeli oczywiście zainteresuje się nią ministerstwo, jeżeli zainteresuje się nią Sejm. Mamy kilka pomysłów, natomiast ponieważ jest to taki trochę wyścig zbrojeń, to nie chciałbym o nich tutaj mówić teraz z uwagi na fakt, że chcielibyśmy naszym adwersarzom przygotować. Czyli to nie jest jeszcze ostatnie słowo Urzędu Miasta, przynajmniej nie. jeżeli chodzi o to... walkę z tymi stacjonarnymi sklepami z dopalaczami. I stacjonarnymi i z handlem tutaj będziemy próbowali w, wdrożyć nowe rozwiązania. Cały czas zespół do spraw walki z dopalaczami pracuje i szuka nowych rozwiązań, więc mamy, mam Dziękuję nadzieję. Dziękuję bardzo. Moim Państwo gościem był mecenas Sebastian Buchusiewicz, prawnik Urzędu Miasta. Stować. dziękuję dziękuję bardzo